Opowiadanie Grzegorza Kastepkę. Klepsydra od jajek na miękko. Któreś niedzieli kupiłam na targu staroci klepsydrę. Mój synek Kacper nie mógł oderwać od niej oczu. Patrzył na przesypujący się piasek, jak na najciekawszą kreskówkę. Piasek się sypał, sekundy płynęły, a trwało to tak długo, że w pewnym momencie wszystko się zaczęło mi mylić. Miałem wrażenie, że to piasek płynie, a sekundy się sypią. To taki stary zegar? Tak, chciał wiedzieć Kacper. Coś w tym rodzaju, skinąłem głową. No to która teraz jest godzina? Wzruszyłem ramionami. Tego nie dowiesz się, patrząc na klepsydrę. Ale, dodałem szybko, widząc rozczarowanie Kacpra na twarzy, ale gdy na przykład gotujesz jajka na miękko, to stawiasz taką klepsydrę przy kuchence, a jak już cały piasek się przesypie, to znaczy, że można wyłączyć gaz. Ugotowałem jajka na miękko, aby udowodnić, że ma prawdę. A do czego służą większe klepsydry? Zapytał Kacper. Do gotowania jajek na twardo, odparłem. Czułem jednak, że to nie jest najwłaściwsza odpowiedź. A jeszcze większe? Do przypalania garnków. Mruknąłem dość bezmyślnie. Przyznaję. A jeszcze większe? Nie ustąpiwał Kacper. Już chciałem coś wymyślić, gdy w drzwiach kuchni pojawiła się Magda, mama Kacpra, do wyzywania straży pożarnej. Powiedziała, stawiasz taką klepsydrę przy garnku, a jak już cały piasek się przesypie, nie ma ani jajek, ani garnka. Za to w kuchni stoją rozeźleni strażacy. Naprawdę? Ucieszył się Kacper i spojrzał z podziwieniem na klepsydrę. Naprawdę? Powiedziała Magda, a potem patrząc na mnie, popukała się w czoło i rzuciła na odchodnym. Ty to umiesz wszystko wytłumaczyć dziecku. I wyszła.